22 kwiecień, inwazja nomadów, powrót w nowej odsłonie. Odsłon było już sporo, ciągle nam utrudniali niestety tą rozgrywkę. Te nomadzi byli bardzo ciężcy i trzeba było na początku zawsze zainwestować trochę rubinów w pierwszy atak w te maszynki. Co tu będzie? Nowe wydanie, pierwsze odsłona. Okej. Okay. Ilość obozów będzie mniejsza, będą tylko 3 lub 4 obozy maksymalnie. Czas będzie krótszy, ok, mamy jedno ułatwienie. Ale i tak pewnie przeciwnicy będą ci sami. Gdy pokonamy obóz, pojawi się oznaczenie dotyczące właśnie zwiększenia ich poziomów i czas do kolejnego ataku, możliwości kolejnego ataku. Czas oczekiwania będzie dłuższy wraz z kolejnym poziomem. Gdy obóz nomadów osiągnie ten maksymalny poziom, pojawi się informacja, kiedy kolejny atak będzie możliwy, czyli będzie można atakować ciągle ten obóz. Nie będzie czegoś takiego, że się zniszczy czy coś, ale w Empire raczej czegoś takiego nie ma. No, oczywiście obozy nomadów będą teraz dopasowane do waszych poziomów, czyli będą w wersjach łatwiejszych i trudniejszych. No chociaż ja to widziałem już, że to było od początku, bo były poziomy przecież 10, 40, 50, 60 aż do 80. Oczywiście pojawi się narzędzia zwiększające ilość tabliczek Hana do nabycia w obozie łowcy nomadów, czyli pewnie za rubiny. Handlarz nomadów zaoferuje nowy zestaw, dostępny również jako wygrany w konkursie szlachectwa. No i lepsze jednostki jeszcze umożliwi. Za każdą tabliczkę zrabowaną u nomadów dostaniemy jeden punkt w konkursie szlachectwa. Początkowe nagrody zostaną przypisane po osiągnięciu i określonej ilości punktów. No, logicznie, każde wydarzenie to szlachectwa ma od iluś punktów jakąś nagrodę. A nagrody za miejsce 10 i top 1 zostaną przyznane za zakończenie wydarzenia, na zakończenie. No to norma. Kolejne narzędzia, które można pozyskać właśnie w tym wydarzeniu, to takie, które będą miały dwa bonusy i to jest nowość, bo na przykład będzie silny przeciwko, czytamy, zniszczeniu na bramę 10% i będzie na przykład bonus jeszcze 10% do chwały, coś takiego właśnie. To Nelon, jakiś kolczasta tarcza, jak również wilczy zew, ruch bojowy. I można nabyć wyjątkowe narzędzia. Aha, w ofertach Prime Day, pewnie właśnie, nie wiem czy zwykłe Prime Dime, czy takie, które będzie się tylko uruchamiać właśnie w event tego obozu nomadów, ale wydaje mi się, że to będzie codziennie. Kiedy to się trafi po prostu. W tej aktualizacji powstała też studnia życzeń, w której po zbudowaniu pierwszym, na pierwszy poziom, za surowce, otrzymujemy jeden talar życzeń. Ten talar życzeń wymieniamy na przykład za pierwsze zamiany w tej studni życzeń, płacimy 2000 rubinów i po 24 godzinach bodajże dostajemy 4000 rubinów, podwajamy, wtedy nie mamy żadnych towarów. Można je nabyć oczywiście też tylko w Prime Day i będzie posiadała 10 poziomów w studni. Tutaj o co właśnie gracze długo prosili, żeby ograniczyć te oferty, bo tych ofert ciągle coraz więcej, a miejsca na ekranie potrafiło to zabrać połowę po prostu monitora. No i dodano takie coś, że ilość wyświetlanych ofert zostanie ograniczona do 3. Jeśli będzie więcej tych ofert, to będą strzałki na tych 3 ofertach, które będzie można przeglądać dalej i nie będzie to tak aż dużo miejsca zabierało. Handlarze prezentowi no będą od razu widoczni, no oczywiście, że to musi być od razu, przecież muszą zarobić, jak tylko wydarzenie będzie aktywne. Ogłoszenie informujące o nowościach w grze, jeśli uruchamiamy cały czas grę, no cały czas to znaczy uruchamiamy grę i wyskakuje nam jakaś nowość, no i ciągle to samo widzieliśmy, a nowości żadnych nie było, no to jest teraz też przycisk, by tej nowości już nie pokazywało i by pokazało dopiero to okno wtedy, kiedy będzie jakaś nowość, ale ja to zawsze klikam, że mi nie pokazywało, a to dalej ciągle pokazuje, nie wiem, czy to problem z ciasteczkami, czy to jest jeszcze nie naprawione. I w
konkursie szlachectwa. Punkty potrzebne do zdobycia danej kategorii nagród będzie dopasowana do długości trwania wydarzenia. Rozumiecie, o co chodzi. Oczywiście wszystkie aktualizacje tu się spóźniają. Planują na godzinę 10, kończą się o 14.15. No, zdarzało się, że o 17.00.